ramię w ramię, ramię w ramię. Wrogów wszelkiej cywilizacji. Ameryka nigdy nie zrezygnowała z wolności i niepodległości jako prawa i przeznaczenia polskiego narodu i nigdy z tego nie zbiegnie. Nasze oba kraje łączy szczególna więź, u podstaw której leżą wyjątkowe dzieje i charakter narodu. Tego rodzaju wspólnota istnieje tylko między ludźmi, którzy walczyli, przelewali krew i umierali za wolność. Symbole tej przyjaźni można napotkać w stolicy Ameryki. Zaledwie kilka kroków od Białego Domu. Mieliśmy podniki opowiadające postacie o takich nazwiskach Pułaski i Kościuszko. Podobnie jest w Warszawie. Wszystkie tabliczki nazwami ulic przypominają o Jerzym Waszyngtonie. Tam, gdzie stoi pomnik jednego z największych bohaterów świata, Ronalda Reagana. Jestem tu dzisiaj nie tylko po to, by odwiedzić starego sąsiada, ale by wskazać go jako przykład dla innych, którzy zabiegają o wolność i którzy pragną znaleźć odwagę i wolę do obrony naszej cywilizacji. To ma być pierwszy efekt tak zwanej inicjatywy Trójmorza, dzierżnika z Polski i Chorwacji. Historia Polski to historia narodu, który nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie dał się zwalniać i nigdy nie zapomniał, kim jest. Polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Logistyka kolejowa, morska, Polskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi z odpowiednikiem chorwackim, tak żeby właśnie dać przykład tego, w jaki sposób w praktyce możemy to Trójmorze zrealizować. Inicjatywa Trójmorza to grupa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym między innymi Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja i Rumunia. Mają one działać na rzecz tworzenia nowych połączeń. Chodzi tu przede wszystkim o połączenia transportowe na lądzie i przez morze, ale także o współpracę gospodarczą. Dzięki temu region, który przez lata był zapomniany, miał szansę stać się konkurencyjnym do Europy Zachodniej. Global Forum w Warszawie. Temat przewodni spotkania to współpraca premierów krajów Trójmorza oraz kwestie bezpieczeństwa militarnego. Kilkowe spotkanie rozpoczęło się z panelem prezydentów Chorwacji, Estonii, Ukrainy. Gościem drugiego dnia forum był także wiceprezydent Mateusz Morawiecki, a także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Wieczorem na zakończeniu Global Forum zostaną wręczone nagrody Wolnościowej Atlantyku. Młodzież Wszechpolska, Polsku, Policji i Śledztwo Trójmorskie funkcjonariusze zajęli szefą aktywskiego prezydenta Wrocławia, Rafała Dudkiewicza, opublikowane w internecie przez narodowców. Młodzież Wszechpolska wystawiła przeciwko przewarstwiskowów prezydentów 11 miast, którzy podpisali deklarację gotowości do przyjęcia uchodźców. Jako powód śmierci wskazano imperializm i powstanie w getcie. Potem Paweł Petrykowski z strony środki policji tłumaczy, że stosowne materiały zostały przekazane śledczym. Materiały zabezpieczone przez zostały przekazane do prokuratury okręgowej w Wrocławiu właśnie do widnące żydowska społeczność, najliczniejsza w Europie, została zredukowana niemal do zera w wyniku systematycznych nazistowskich mordów na żydowskich obywatelach Polski, a brutalna okupacja pochłonęła niezliczone rzesze inne Rosjan. Latem 1944 roku armie nazistowska i radziecka przygotowały się do stoczenia w Warszawie straszliwie krwawej bitwy. Piekle na ziemi, jakie im zgotowano, Polacy stanęli w obronie swojej ojczyzny. To dla mnie ogromny zaszczyt, że są dziś obok mnie weterani i bohaterowie powstania warszawskiego tutaj. Więcej o tym Marek Brzeziński. Profesor Nikola Ilu znany ze znakomitych programów przyrodniczych przedstawił pakiet 23 punktów, które mają hamować zmiany klimatyczne na naszym globie. Ludzie, których nie stać na zmianę samochodu, będą mogli skorzystać z preferencji Skarbu Państwa. Dotyczy to Kiski z 1937 roku i benzynów produkowanych w 2001 roku. Co za wspaniały duch.
Przyspieszamy wcielenie w życie polskiego paryskiego i wyliczamy nowe środki, które pomogą nam hamować wzrost temperatury. Będziemy pamiętać waszą walkę o Polskę i o wolność. Brutalnie zrównują miasto z ziemią, mordując okrutnie mężczyźni, to ponownie weźmy sobie Mariusz Pawła Kolakowiak, rozmawialiśmy dużo na temat cen gazu, płaca ludzi, ale nikomu nie udało się zniszczyć odwagi i siły, które znamionują charakter Polaków. Polski męczennik biskup Michał Kozal dobrze to wyraził słowa. Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha użytkowania. Próbowali was złamać, ale Polski złamać nie mogą. And when the day came on w swojej milionowej rzeszy słowami pieśni powiedzieli trzy proste słowa. My chcemy Boga. Można powiedzieć trzecią agencją, która nigdy nie wyznacza trendu, obserwuje, co zrobi młody z SNP. Tymi słowami naród polski przywoływał obietnicę lepszej przyszłości. Polacy odnaleźli w sobie nową odwagę, by przeciwstawić się prześladowcom i odnaleźli słowa, by zapowiedzieć, że Polska znowu będzie Polską. Kiedy stoję przeciwko okrutnemu i niegodziwemu systemowi, który zubażał wasze miasta i wasze dusze. I wygraliście. Polska zwyciężyła. Polska zawsze będzie zwyciężyła. Na poziomie nowych cen milionów, a nie miliardów, to ja myślę, że wyraźnie daje sygnał, że ta relacja, czy te ryzyko, które ciążyło nad Polską przez długi czas i artykułowane przez wszystkie agencje o tym, że my przekroczymy deficyty zaplanowane, że nie jesteśmy w stanie
wytrzymać tej sytuacji, w której nie ma z pewności w dochodach budżetowych, kształtujemy już wydatki. Pytanie oczywiście, jak będzie się gospodarka zachowała po zaistnieniu 40 tysięcy emerytalnych, które przeciwstawili się tyranom. Uważam, że to jest bardzo duże ryzyko. Musi akurat zapewnić te rozwiązania. I wtedy, jeżeli bazowałbym na tym obszarze, to oczywiście można utrzymywać, ale jeżeli oceniłoby obecny stan, czyli bardzo niski deficyt budżetowy, bardzo wysoki wzrost gospodarczy w relacji do swoich ocen, no to racjonalne publiczne perspektywy zmienimy trendem pozytywnym, tak? A rozwój rynku dla polskiej gospodarki najważniejsza jest stabilizacja i najważniejsze jest, aby po przystąpieniu amerykańskich do pierwszej wojny światowej transatlantycka więź pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą jest mocniejsza niż kiedykolwiek dotąd. Nad tym kontynentem nie unosi się niepokojące mówienie, ale dziś na Zachodzie wciąż stoimy w obliczu poważnych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa i dla naszego stylu życia. Sami widzicie, co tam się dzieje. Są zagrożenia. Frank do złotego 3, są to zagrożenia, którym się przeciwstawimy i wygramy, 4, ale są to zagrożenia. 80. To, czyli tak, spokojnie na polskim froncie, nie denerwujemy się o to, co powie Fitch. Natomiast startuje również dzisiaj 20 dużych wydarzeń w jednym letnim dniu. Klimat i wolny rynek oczywiście będą głównymi tematami. Zabawnych pelonów, oprócz oczywiście niezabawnych demonstracji. Stoimy w obliczu innej opresyjnej ideologii, której celem jest eksport terroryzmu i ekstremizmu po całym świecie. Ameryka i Europa padają ofiarą jednego zamachu terrorystycznego po drugim. Ale doprowadzimy do tego, żeby położyć im kres. Dzisiejsze spotkanie G20. Podczas historycznego spotkania w Arabii Saudyjskiej wezwałem przywódcy ponad 50 krajów muzułmańskich, aby połączyli siły dla wykorzenienia tej groźby, która zagraża całej ludzkości. Musimy zerzeć wszystkich w obliczu wspólnych wrogów, aby pozbawić ich terytorium, finansowania, sieci powiązań oraz wszystkich form ideologicznego wsparcia gospodarki. I choć zawsze będziemy witali nowych obywateli, którzy podzielają nasze wartości i kochają nasze ludzi, nasze granice zawsze będą zamknięte przed terroryzmem i ekstremizmem. Bo interesy są skrajnie sprzeczne wszystkich, którzy usiądą do stołu. Pan Wojak, a ja tutaj mam podobne zdanie. Jest co uważam, że nie ma mowy w ogóle o rozmowach na temat wolnego rynku w Europie, które od wielu lat skutecznie jest ograniczane. A dodam, że wolności trzeba zabierać. Trzeba zabierać. Toczymy ciężką walkę z radykalnym terroryzmem islamskim i zwyciężymy. Trzeba ograniczać Nie możemy zaakceptować tych, którzy posługują się nienawiścią i usprawiedliwić przemoc wymierzoną w niewinne. Obecnie Parkut również staje w obliczu sił, których celem jest stawienie na drogę naszej woli, zachwianie naszej determinacji i zagrożenie naszym interesom. Przeciwstawić się nowym formom agresji, w tym propagandzie, przestępczości finansowej oraz atakom cybernetycznym. Musimy także stosować nasz sojusz. Skuteczny konkurent w nowych obszarach i na nowych polach bitewnych. Izrael i Rosja by zaprzestała destabilizujących działań na Ukrainie i wszędzie innej i przestała udzielać wsparcia wrogim reżimom, w tym Syrii i Iranowi, a zamiast tego by przyłączyła się do wspólnoty okrążonych narodów w naszej walce przeciwko wspólnym wrogom w obronie cywilizacji. Międzynarodowego, a tym, co proponuje Angela Merkel, która już nawet wezmą zespół z Atlantyku. Nasi obywatele mierzą się z jeszcze jednym niebezpieczeństwem, którym możemy sobie z tym nie poradzić. To zagrożenie jest dla niektórych niewidoczne, ale dla Polaków znajome.
produkty. Stały wzrost rządowej biurokracji, która pozbawia ludzi woli działania i bogactwa. Za to osiągnął wielki sukces. Nie dzięki biurokracji i przepisom, ale dlatego, że ludzie mieli możliwość podążania za swoimi marzeniami i realizowania swoich dążeń. Amerykanie, Polacy i narody Europy cenią indywidualną wolność i suwerenność. Musimy współpracować i przeciwstawić się tego, niezależnie od tego, czy przychodzą Europejczycy z południa czy ze wschodu, które z czasem grożą podważeniem tych wartości i zerwaniem więzów kultury, wiary i tradycji, które stanowią o naszej tożsamości. Jeśli się im nie przeciwstawimy, siły te pozbawią nas odwagi, nadwątną naszego ducha i osłabią naszą wolę, niezbędną do ochrony własnej i obrony naszych społeczeństw. Ale podobnie jak nasi przeciwnicy i wrogowie z przeszłości, widzieliśmy tego w Polsce, wiemy, że te siły są również skazane na porażkę, jeśli zależeć nam będzie na tym, żeby one przegrały, a zależy nam na tym, żeby je pokonać. Są skazane na porażkę nie tylko dlatego, że nasz sojusz jest silny, nasze kraje odporne, a nasza potęga nie ma sobie równych. Do współpracy z Europą, to my powinniśmy to wszystko jest prawda. Najbardziej niż Amerykanie, a dla mnie takie najbardziej nasi ciekawe, bo jak Angela Merkel właśnie są skazani na przegraną, bo nigdy nie zapomnimy, kim jesteśmy. Jest podstawą rozwoju, no więc takie ciekawe jeżeli pytanie, co by mogła powiedzieć polskie firmy, nie będziemy pokonani. Amerykanie nigdy nie zapomną. Narody Europy nie zapomną. My jesteśmy najwspanialszą społecznością na świecie. Świat nie znał nigdy innej, lepszej społeczności, ta, którą my tworzymy. Komponujemy symfonię, dążymy do innowacji, oddajemy cześć naszym starożytnym bohaterom, pielęgnujemy nasze ojczyste tradycje i zwyczaje i zawsze szukamy podobnego dla nowe możliwości. Nagradzamy błyskotliwe talenty, dążymy do doskonałości, uwielbiamy inspirujące dzieła sztuki. Cenimy praworządność i bronimy prawa do wolności słowa i wolności wyrazu. Kobiety są dla nas podmiotami, są filarami naszego społeczeństwa i filarami naszych sukcesów. W sercu naszego życia są wiary i rodziny, a nie władze i biurokrację. Wszystko poddajemy debacie i kwestionujemy. Chcemy poznać wszystko, żeby lepiej poznać siebie. Wszystkim doceniamy godność życia każdej ludzkiej istoty. Bronimy praw każdego człowieka i podzielamy nadzieję na życie w wolności. Ksiądz szedł każdej uczciwości. Tacy jesteśmy. Takie są bezcenne więzy, które nas łączą. Jako narody, jako sprzymierzeńców i jako cywilizacji. To, co mamy, to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, a wy wiecie o tym lepiej niż ktokolwiek inny. To, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, nie istniało nigdy w tym zakresie. Jeśli nie uda nam się tego obronić, nie zaistnieje ponownie już nigdy, więc nie wolno nam przegrać. Tą wielką nieznaną społeczność łączy jeszcze jeden wspólny element. To naród. Nie mordzi tego świata. To naród stanowi zawsze podolinę naszej wolności i kamień węgielny naszej siły. To naród stanowił i stanowi podolinę tych wartości tutaj w Polsce, tutaj w Warszawie. I od samego początku jej istnienia stanowił podolinę Ameryki. Nie po to obywatele naszych państw bili się wspólnie o wolność. Nie po to wspólnie przetrwali kolor wojen. Nie po to wspólnie stawiali opór sił, żeby teraz zaprzepaścić wolność przez brak poczucia dumy i wiary w wartości, które wyznajemy. Nie dopuściliśmy i do tego nie dopuścimy. Dokąd wiemy, dokąd przyszliśmy, nie dopuścimy do tego.
40. Ale trend jest niezależnie od tych wszystkich startów, fal startów, bardzo wyraźny. Nie tylko Volvo, ale już i francuski przemysł motoryzacyjny gwałtownie przestawia się na elektryczność. Ja myślę, że Skupowania rozmaitych aktywów broni centralnego i
o migracji, które Polacy znosili worki z piaskiem, by bronić swojego wąskiego przejścia poprzez Aleję Jerozolimską. Poprawienie sytuacji gospodarczej i dokładnie nastąpił wróg rozbijał je drobne co to może spowodować wtedy Polacy zrobili dolara, a sytuację finansową. W ten sposób nieustraszeni powstańcy zaczęli przekraczać tę arterię. Wąskie przejście zdecydowanie przedłużenie powstania. Trzęsienie ziemi, a drugie skutki, które jesteśmy w stanie przewidzieć, bo przypomnijmy, że produkcja pieniądza była czymś elementem, można powiedzieć, na skalę ekonomiczną. Do czego doprowadziła? Doprowadziła do wzrostów na rynkach akcji, do deflacji niskich stóp procentowych. Jeżeli będziemy z drugą stronę się zmniejszali bilansu Fedu, prawdopodobnie banki wypuszczą. Ta druga strona była zaledwie kilka metrów odległa. Wspomina młoda kobieta imieniem Greta. Ten śmiertelnie niebezpieczny fragment ulicy. Zapraszam w poniedziałek. Jak sama powiedziała, ten śmiertelnie niebezpieczny fragment ulicy przesiąknięty był krwią. Odpowiada za poziom cholesterolu. To wątroba, więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje Pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Oj, nerwowy, zdziwasz się. A Polacy jest na to sposób. Tabletki Revenio dostępne w Rosmanie. Zwłaszcza latem. Przecież przez Aleje Jerozolimskie wymagał ciągłej obrony napraw i ale wola obrońców, nawet w obliczu śmierci, była niezachwiana. Przejście to kruche przejście istniało do ostatnich dni powstania. Nikt nie został zapomniany. Było otwarte. Przez będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej nie służy. Rozwiązaniem jest tego heroicznego wydarzenia woła do nas przez dziesięciolecia. A wspomnienia o obrońcach przejścia przez Aleję Jerozolimskie należą do najbardziej żywych. Ochotę rady przypominają nam, że Zachód obroniono krwią patriotów. Czy każde pokolenie ma w tej obronie do odegrania swoją rolę? Że każda każdy centymetr naszej cywilizacji jest w tej obronie warto. Warto obrony własnym życiem. Nasza walka w obronie Zachodu nie zaczyna się na polityce. Zaczyna się od naszego umysłu, naszej woli, naszej duszy. Dzisiaj więzy spajające naszą cywilizację mają znacznie zdarzenie nie mniejsze. Wymagają mniej zaciekłej obrony niż ta więzienna, której skupiamy się na Zjeja Polski i na Iskierze. Nasza wolność, nasza cywilizacja i nasze przetrwanie zależy od tych właśnie więzi. Historii, kultury i pamięci. I dziś, tak jak zawsze, Polska jest w naszych sercach, podczas gdy jej naród walczy. Tak jak Polski nie można było złamać, ogłaszam dziś światu, nie uda się nigdy złamać woli Zachodu. Wszystkich naszych wartości zwycięży. Nasze narody rozkwitną, a nasza cywilizacja zatriumfuje. Walczmy wszyscy jak Polacy o rodzinę, o Boga, ojczyznę i o Boga. Dziękuję Wam. Niech Bóg Was błogosławi. Niech Bóg błogosławi naród polski. Niech Bóg błogosławi naszych sprzymierzeńców. I niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aerozol z neperem otoczy bilet Twojej chroni skóry dzięki zawartości aż 4 składników. Dodatkowo z neper ładuje podrażnienia.
Polska to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, a także twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała, byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend Kulturalny w każdy piątek po 15.30. Maja Kuczyńska, zapraszam. Autopromocja. Jeszcze wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce. Wysłuchaliśmy jego przemówienia przez retransmisję z telewizji Trwam na placu Krasińskim w Warszawie. I myślę, że jeszcze trwa audycja całości dnia. Jeszcze chcemy jeden temat dzisiaj podjąć i za chwilę jest jeszcze kolejna rozmowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas przemówienia w Warszawie podtrzymał zobowiązanie wzajemnej obrony w ramach NATO. Mówił też o wyjątkowo silnej linii łączącej Stany Zjednoczone i Polskę. Za sprawą wizyty Donalda Trumpa w Warszawie Polska znalazła się w centrum uwagi Amerykanów. Wizyta jest szeroko relacjonowana w mediach Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie stacje telewizyjne eksponowały owacyjne przyjęcie przemówcy USA, jego deklaracje w sprawie NATO i Rosji oraz słynny już uścisk dłoni pierwszych dam. Tonight, chaos and violence in Hamburg. Wieczorne programy informacyjne w USA zaczynały się od zamieszek w Hamburgu. Na tle przemocy i chaosu w Niemczech Polska robiła wrażenie oazy spokoju i porządku. Reporterka BBC stwierdziła, że nacjonalistyczne przemówienie prezydenta Trumpa zostało dobrze przyjęte w Warszawie. Najszerzej wizytę prezydenta USA relacjonowała telewizja Fox News. Polska stawiła się wywalczyć u naszego boku i należy do niej się członków NATO wydających 2% produktu krajowego na obronność. To ważne, podkreślał publicysta Eric Bulli, tłumacząc, dlaczego Warszawa była właściwym miejscem do złożenia przez prezydenta Trumpa deklarację o wierności artykułowi 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Niektóre stacje telewizyjne pokazały scenę, podczas której Agata Kornhauser-Duda pozostawia Donalda Trumpa z ręką w powietrzu i podaje dłoń Melanie Trump. Jeszcze jeden dziwny uścisk dłoni. Trump i polska pierwsza dama zatytułowała materiał filmu pomiędzy Budapesztem a Stanami Zjednoczonymi mogą być bardzo dobrą okazją dla naszego narodowego przewoźnika. ...głosować nad rządowym projektem zmiany w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, a także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W przewidzianym na 3 godziny bloku głosowań posłowie zdecydują też m.in. o losie rządowego projektu dotyczącego systemów wsparcia rodzin. Będą też głosować nad projektem zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Posłowie wysłuchają też informacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie skutków zmiany ustawy o tak zwanej sieci szpitali. Wniosek o taką informację złożył roku Nowoczesnej. Polski przewoźnik uruchomił już kilkadziesiąt nowych połączeń, w tym do Tokio, Seulu, Los Angeles i New York. W tym roku przewoźnik planuje przewieźć na swoich pokładach około 6 600 000 pasażerów.
W cieniu płonących barykad rozpoczął się w Hamburgu szczyt G20. Po raz kolejny fiaskiem zakończyły się rozmowy mające rozwiązać trwający od ponad 40 lat konflikt cypryjski. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Szwajcarii. Sekretarz generalny ONZ powiedział, że nie oznacza to, iż nie są możliwe kolejne inicjatywy w celu rozwiązania problemu cypryjskiego. Sekretarz generalny przyleciał do Karnas Montana w czwartek, aby podjąć ostatnią próbę nakłonienia Greków i Turków cypryjskich do zawarcia porozumienia o zjednoczeniu ich wyspy położonej we wschodniej części Morza Śródziemnego. Nacisk próbował też wywrzeć wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który zatelefonował do uczestników konferencji i wzywał ich, aby wykorzystali historyczną okazję. Kolejne inicjatywy dyplomatyczne podejmowano w czasie zbrojnej inwazji tureckiej armii na Cypr w 1974 roku i spowodowanego nią podziału wyspy nie przynoszą rezultatów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. W kraju zachmurzenie małe, od zachodu wzrastające do dużego, przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 25-27 na południu kraju. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Będzie dalej spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Polskie Radio 24. 10.06, wakacje, ale audycja dla dzieci jest wciąż nieustannie na antenie Radia Maryja o tej porze. Witam najmłodszych naszych słuchaczy. W piątek w większości kraju słonecznym. Miejmy nadzieję, że te tendencje pogodowe wysyłają się w kolejnych godzinach, dniach i tygodniach, bo tylko lata nam trzeba. Za nami wyjątkowe historyczne wydarzenie w naszym kraju, wizyta amerykańskiego prezydenta, nawiązanie do polskiej historii, apel o obronę cywilizacji i krytyka Rosji. To główne wątki przemówienia. Czy dajmy razem anioła stróża. Kubek soku dla proroka. Wspominał powstanie warszawskie, komunizm, postaci Jana Pawła II i Tadeusza Kościuszki. Witaj gościu z Krainy Deszczowców. Po tym twoim wielkim parasolu widać, że dalej będzie mrzyło, czy się piło, albo padało lub lało. Witaj, przeciwdeszczowa panienko. No tak, kiedy jest deszczowe lato, mokną świerszcze w mokrym sianie. Woda szkoli strunom skrzypiec, więc nie w głowie im cykanie. Świerszczą nie, ale nie. Zaczekam sobie choćby. Tak do Rymu, aby było, nie? Magnificent, beautiful. W tym fantastycznym, pięknym kawałku ziemi, który jest naprawdę piękny. Poland is the geographic. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze, Polakach dostrzegamy duszę Europy. Your nation. Wasz naród jest fantastyczny, dlatego że wasz duch jest wielki, a wasz duch jest silny. Od dwóch wieków Polska cały czas cierpiała od brutalnych i stałych ataków. Podczas Polskę najeżdżano, okupowano, a granice nawet były wymazane z mapy, to nigdy nie była ona wymazana z historii czy z waszych serc. W tych ciemnych dniach. Ale trzeba o szydło coś pogadać. Ale nigdy nie straciliście waszej dumy. A teraz wśród najbardziej zaangażowanych członków Sojuszu Atlantyckiego Polska przyjęła ponownie swoje miejsce jako lidera w Europie, która jest silna, cała i wolna. Silna Polska to błogosławieństwo dla krajów, narodów Europy. I oni to wiedzą. Silna Europa to błogosławieństwo dla Zachodu i dla świata.
Amerykański wejście do dołączenia do pierwszej wojny między transatlantyckimi dystami Zjednoczonymi Europą są tak silne jak kiedykolwiek na wiele sposobów, może jeszcze silniejsze. Pogodnie tylko na zachodzie możliwe przeloty na opady deszczu, a nawet burze. Uwaga, będzie się przemieszczać w górę. Na zachodzie są zagrożenia, ogromne zagrożenia naszego bezpieczeństwa, naszego sposobu życia. Widzicie, co się dzieje. Są zagrożenia, istnieją zagrożenia, konfrontujemy je i wygramy. Ale to są jednak zagrożenia. Stoimy przeciw konkretnej opresyjnej ideologii, która to jest ekstremizm, na cały glob chcą, na całą ziemię. Ameryka i Europa, czasami źle się wyrażają urzędnikarz, szczególnie z tych turystycznych. Jeden po drugi. Będziemy musieli to powstrzymać. Administracja architektoniczno-budowlanej, czyli pierwszym frontem, które mamy do czynienia, ale architekci, każdy z nich urzędnicy, też są między młodym a kowadłem, bo z jednej strony wchodzą architekci, którzy się awanturują, że coś jest bez sensu, a z drugiej strony na przykład mają jakieś kontrole z wojewody i wojewoda nakazuje im coś interpretować w taki, a inny sposób. Mają jakieś wyroki sądu administracyjne, które coś w absurdalny sposób interpretują. Więc bardzo by się chciało, żeby wskazać, no, ta jedna osoba jest inna, ale się okazuje, że ta odpowiedzialność jest rozmyta. Jak my jako Izba Architektów oraz takie wypadki próbowali dorwać wreszcie problem, to tak urzędnicy tak skłuko na siebie pokazywali. Nie można było znaleźć osoby odpowiedzialne. No to zdaje się jest szerszy problem, to znaczy z jednej strony myślenie o tym, że jest jakaś osoba lub osoby odpowiedzialne, na które można zrzucić winę i powiedzieć, o, ta osoba czy te osoby stoją, dlaczego jest źle, jakimś kozią ofiarę, a z drugiej strony jest takie myślenie, kto jest wtórny, kto jest odpowiedzialny, czy temu winny. Ważniejsze jest to, jak możemy to rozwiązać. U nas chyba dominuje w Polsce takie myślenie urzędnicze, nie da się. Znaczy, proszę przynieść projekt, a ja panu podam 10 powodów, dla których się tego projektu nie da zrealizować. A to zamiast powiedzieć, okej, zastanówmy się, co można by zrobić, żeby to się powiodło. No tak, ale z drugiej strony naturalne jest takie myślenie, że jak jest problem, to znajdźmy osobę, która ten problem stwarza, jak z nią porozmawiamy, czy wyjaśnimy sobie stanowiska, to problem zniknie. No, jest ta struktura jest bardzo punktowa. Niby jest realiczna, ale czy nie jest nieprzejrzysta. Bardzo często się okazuje, że nie wiem, nagle wypływa jakieś orzeczenie sądu administracyjnego i nagle przez pół roku architekci w danym powiecie mają z czymś problem, a w innym powiecie mają z czymś problem. I wtedy ulewa się. Się troszkę ironią ulewa, znaczy takim pierwszymi dwoma felietonkami, jakie napisałem do zawodu architekta, felietony, w której próbowałem znaleźć przyczynę dla której tak jest, no i pierwszym stawiam taką tezę, że to jest tak dlatego, że istnieje jakaś tajna organizacja, która postawiła sobie za cel zniszczyć wręcz całą Europę, ponieważ budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, no to stwierdzi, że jak wsadzimy koło, znaczy kij szprychy, to koło przystanie. A drugi felietony to był taki, że to jest jednak przez to, że architekci musieli w poprzednim życiu powiedzieć coś naprawdę złego i teraz Pan mówi z pokarą i muszą robić ten projekt, muszą pokutować za może mnogi za swoje, może mnogi je w Polsce projektowali, może mnogi, może nie rejwierzyć, nie wiem, no może ja staruszkę przejechałem na pasach a czy jednak on szuka Pan błędu w innej działalności niż architekt, to właśnie sobie tak, koniecznie, bo przez to, że ilość architektów rośnie, no to nie starczyło być w poprzednim pokoleniu, muszą być dekontowani a może by po prostu wprowadzić taką... Słowa są łatwo wypowiedzieć, ale to może działania... Może wprowadzić taką instytucję, nie wiem, spowiedzi, architekta. Wszyscy to wiedzą. Każdy musi ja o tym wiedzieć. Myślałem o innej instytucji, żeby była taki kolor anonimowy architekt. Jeszcze więcej. To troszkę jest projektowanie trochę na łokieć. Poprzez inwestowanie swoich pieniędzy na zabezpieczenie zlecenie, w każdym razie nie powinien brać, bo nie będzie finansowo, ale jednak spuści sam fakt atrakcyjnego zlecenia później, że jakoś to będzie. Dalej. No właśnie, to jest ten moment, kiedy zresztą nawiązuję tutaj do jednego z pana felietonów zatytułowanego Wszystko dla mojego dobra. Pisze pan o tym, że zgodził się pan prowadzić wykłady z etyki zawodu architekta.
Polska. Nie są czego innego, ale Można wręcz tracić uprawnienia i takie przypadki się zdarzają, jak często. Donalda Trumpa, amerykańskiego prezydenta, wspomnienie w tym momencie statystyką, właśnie z tego, że się zdarzają. Czy może nie jest ustawa dziurawa o samorządach zawodowych i można uciec spokojnie? Wiesz, ustawa jest jakby dziurawa, że mówi, że spa zajmuje się tylko kłopotami. Jak nie chcesz tracić uprawnień, to wszystkie kłopoty możliwe potrzebuje czas, aż się przydawi i postępowanie zacznie się znowu. Ja na przykład inne stanowisko uważam, że inny powinni podejmować. Wszyscy, którzy wykonują zawód, nawet jak nie jest w izbie, to też dokonamy się do niego. To jak chrzest. Wszyscy jesteśmy włączeni, tak, już nie ma przejścia. Ale to była taka wiesz, kiedy niedzielę powstają chrzest, pojedź zawodowych wszystkich na czasie. Na czasie to zrozumie, że robi się wyborczej. Ale wracając do tego felietonu, dowróćmy do tego felietonu albo informacje. Bo informacje się zbliżają, jak pan zauważa. Ja chciałem do felietonu wrócić, ale też do kwestii etyki, bo wizerunkowo. No właśnie, bo informacje o godzinie 10.20, już za kilka minut. Wydaje mi się, że Wojciech Trump, architekt, prezes Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z Państwa i moim gościem. Informacje o 10.20, po informacjach wracamy do programu. Ja teraz jadę. Wydaje mi się, że w tej administracji jest bardzo dużo osób z byłej administracji Busha i doradzono mu bardzo słusznie jeszcze z czasów pierwszego Busha, który potem synowi radził, także jak chce zacząć dobrze wizytę w Europie to i się dobrze poczuć, to niech pojedzie do Polski, bo tam go zawsze dobrze przyjmą, to jest najbardziej proamerykański kraj. I Bush Junior używał to tak samo i też jak gdyby ładował się tą pozytywną energią w Polsce, jak gdyby tym kredytem proamerykańskim, który Polacy mają. Czy w jakimkolwiek innym kraju europejskim prezydent ten czy jakikolwiek inny mógłby liczyć na tak entuzjastyczne przywitanie i przyjęcie? Przede wszystkim ciepłe. Ja przyjazd po godzinie 22 i jednak ludzie na ulicy czekający na ten szereg pięknych samochodów wiozących prezydenta, to jest naprawdę ciepłe, to jest miłe, to jest serdeczne i przede wszystkim autentyczne. Zabrakło mi trochę tej autentyczności pod pomnikiem Powstania Warszawskiego ze względu na przewożenie ludzi autobusami, które moim zdaniem było niepotrzebne, klakierskie i jak gdyby zamazało czystość przesłania, przynajmniej dla mnie, że zawsze jak ci coś mówię, szybko daj adres. Tam zagrałka jeden. Spontanicznie nie były to w żaden sposób grupy zorganizowane. No to już pewnie kwestia dla statystyków. Należałoby tę sprawę podsumować i podliczyć. Co Polska na wystąpieniu Donalda Trumpa zyskała? Wydaje mi się, że to nie jest takie proste, czy Polska tak dużo zyskała. Może obecna ekipa rządząca zyskała poparcie
uzyskała rozpoznanie. Świat dowiedział się o części historii, która była mało znana. Zresztą jak zwykle w życiu bywają ironie. To CNN, które tak obrzydliwie przedstawił Trump na wideo, na tym twicie ostatnio, który zrobił tyle zamieszania pod koniec czerwca, bijąc kogoś, kto ma na głowie zamieszczony ten CNN. Oni zrobili na 60. rocznicę Powstania Warszawskiego bardzo piękny film dokumentalny o Powstaniu Warszawskim. I to był przełom. To było pierwsze w Stanach Zjednoczonych, tak znaczące medium jak CNN przekazało tę informację o Powstaniu Warszawskim, które bardzo często było mylone z powstaniem w getcie. W ogóle jakoś nie zarejestrowane zostało w świadomości Amerykanów. Polski, która poszła w świat dzięki temu, że to przemówienie było transmitowane przez dziesiątki telewizji na cały świat. Właśnie. No więc właśnie, to był ten ogromny plus, jeśli chodzi o polską historię, przekazanie tego, ponieważ to przemówienie jego było napisane bardzo dobrze. Było napisane przez fachowców, było napisane naprawdę ciepło, życzliwie, poprawnie, no i językowo było bardzo, bardzo nośne. Bardzo piękne sformułowania były. Ja słuchałam to częściowo po polsku, potem częściowo po angielsku, dlatego że ważne są te odnośniki amerykańskie. Jego głównym odbiorcą był jednak elektorat amerykański cały czas. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, co podkreśla zawsze. I wydaje mi się, że porównywanie tych systemów, podkreślanie znaczenia religii w kraju, to jest jego elektorat. 20 Filip Kekusz, zapraszam. Na ulicach Hamburga ponownie zamieszki sprowokowane przez agresywnych demonstrantów, którzy chcą dostać się w pobliże centrum targowego. Właśnie w tym miejscu mają obradować przywódcy grupy G20 na rozpoczynającym się dziś dwudniowym szczycie. Kanclerz Angela Merkel i prezydent Donald Trump rozmawiali wczoraj w Hamburgu o międzynarodowych punktach zapalnych. Przywódcy Niemiec i Stanów Zjednoczonych spotkali się w przeddzień szczytu G20. Dziś Trump po raz pierwszy ma rozmawiać twarzą w twarz z Władimirem Putinem. Są zarzuty dla warszawskiego notariusza w sprawie skoku Wołomin. To dwa zarzuty dotyczące 50 aktów notarialnych sporządzonych przez Andrzeja K. Łączna kwota pieniędzy wyłudzonych z jego udziałem ze skoku Wołomin to zdaniem prokuratury około 50 milionów złotych. Grecja przygotowuje się na wzmożony ruch turystyczny. Urlopowicze po dwóch sezonach częściej wybierają właśnie ten kierunek, bo kończy się kryzys migracyjny, który spowodował spadek zainteresowania od 2015 roku. Wzrasta liczba chętnych, by przyjechać na wyspy Lesbos czy Kos, gdzie w ostatnich miesiącach lądowało najwięcej uchodźców i imigrantów. A tu on był odprężony. Informacje i był autentycznie zadowolony. Tak, energia tłumu. Zapraszam w kinach amerykańsko-brytyjska komedia Baby Driver. Chcący zerwać z kryminalną przeszłością, młody chłopak zmuszony do pracy dla bossa mafii zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie. W rolach głównych Hansel Elgort i Kevin Spacey. Na ekranach również post-apokaliptyczny thriller To przychodzi po zmroku i Volta, czyli najnowsza sensacyjno-kryminalna komedia Piotra Machulskiego. W stolicy Warsaw Summer Jazz Days podczas niedzielnego finału w Soho Factory wystąpi dwóch wybitnych muzyków. Saksofonista Bradford Marsalis i wokalista Kurt Elling. W programie koncertu utwory z wydanej w zeszłym roku wspólnej płyty artystów zatytułowanej Upward Spiral. W Krakowie rusza dziś 13. edycja Letniego Festiwalu Muzyki Polskiej. W programie utwory Paderewskiego, Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego. Na krakowskich estradach zabrzmi muzyka w różnych odsłonach. Od surowych recitali przez muzykę kameralną, aż po wielkoobsadowe symfonie czy operę. Festiwal potrwa do 16 lipca. Na jesieni w Strefie Kultury w Katowicach 12. edycja festiwalu Taurom Nowa Muzyka. Impreza rozpoczęła się wczoraj koncertem The Cinematic Orchestra, ale główna część festiwalu rusza dziś. Grzegorz Kozioł. Na 8 scenach wystąpi prawie 70 artystów z różnych części świata, mówi organizator festiwalu Adam Kociek. Dzięki temu, że powiedzmy mamy różne przestrzenie, gdzie lokalizowane są poszczególne sceny, to możemy prezentować bardzo różnorodną muzykę, czyli od jazzu, poprzez oczywiście elektronikę, hip-hop, aż po muzykę symfoniczną. Z pewnością tłumy przyciągnie wokalistka Rosie Murphy, współzałożycielka zespołu Moloko, dodaje szef imprezy, choć on sam czeka na grupę Cik 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 z Nowego Jorku. Naszego petarda wierzę nas totalnie nową, świeżą płytą. Festiwal zakończy się w niedzielę o godzinie 20 w sali koncertowej Nospro wystąpi William Basicki wraz z orkiestrą z Katowic. Grzegorz Koziół, TOK FM. Teraz to wszystko, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 10:40. Pogoda. Gwałtowne burze mogą dziś przechodzić nad południowo-zachodnim.
zachodnimi krańcami Polski. Przelotne opady, również gradu, możliwe lokalnie także na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Bez deszczu na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. Jutro z kolei lokalnie opady i burze niemal w całym kraju. W niedzielę synoptycy zapowiadają pogodną. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To był już najsłabszy zantagonizowany, jakie widziałem w jego przemówieniu, bo on zazwyczaj potrafił dzielić rzeczy nienawiścią. Natomiast tutaj było to wyciszone, było wpływane w ten czas. Radio Conchita.